Witam serdecznie w kolejnym montersowym Q&A. Dzisiaj odpowiem na pytania związane z telewizją przemysłową. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je pod filmem lub wyślijcie na pytania@montersi.pl. Pytanie nadesłał pan Michał i brzmi ono następująco. Czy istnieje kamera IP, która potrafi rozpoznawać numery rejestracyjne i wysyłać sygnał do szlabanu, bez systemu, czyli autonomiczna? No właśnie, tutaj padło pytanie o pracę autonomiczną, czyli bez systemu, więc na samym początku warto wyjaśnić sobie, co to jest ten system. System to najczęściej jest rejestrator lub inny serwer oraz kamery. Serwer otrzymuje od kamer informacje o tablicach rejestracyjnych lub sam rozpoznaje je na otrzymanym z nich obrazie i decyduje, czy ma być otwarty dany przejazd. To znaczy, mamy jedną listę uprawnionych tablic rejestracyjnych znajdującą się w serwerze, czyli na przykład w rejestratorze. Kamery tylko dostarczają tych informacji. Elementem wykonawczym w takiej konfiguracji jest również najczęściej rejestrator, co oznacza, że wprowadzamy wszystkie tablice rejestracyjne tylko do jednego urządzenia, którym jest rejestrator i to on decyduje, czy dany przejazd ma być otwarty, czy też nie. System może się składać z wielu wjazdów. Każdy wjazd może posiadać dwie kamery, czyli w dwóch kierunkach ustawione i mamy tylko jedną wspólną listę. Pytanie tutaj padło o system autonomiczny, czyli o pracę samej kamery. Odpowiedź brzmi jak najbardziej, takie konfiguracje są możliwe, gdyż kamery posiadają wbudowany algorytm OCR, czyli potrafią samodzielnie rozpoznawać numery tablic rejestracyjnych oraz posiadają dodatkowo wyjście przekaźnikowe, czyli można je podłączyć w bardzo prosty sposób do automatyki wjazdowej. Jak to się odbywa? Konfiguracja kamer odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej. Najczęściej, oczywiście pomijając tutaj dedykowane oprogramowanie dołączone od producentów. Do kamery wprowadzamy również białą listę, czyli wprowadzamy numery rejestracyjne pojazdów uprawnionych do wjazdów. Po wykryciu przez kamerę takiej tablicy rejestracyjnej aktywuje się wyjście przekaźnikowe, czyli zwiera się obwód na około 1 sekundę, czyli mamy krótki impuls. Kolejnym krokiem jest podłączenie tego wyjścia do automatyki wjazdowej, czyli do centrali sterującej automatyką. Najczęściej wykorzystujemy tutaj wejście typu open. Od razu powiem, nie wolno wykorzystywać tutaj wejścia typu krok po kroku, gdyż taka kamera potrafi kilkukrotnie odczytać jedną i tą samą rejestrację lub w bardzo krótkim czasie odczytać kolejną, co wiązałoby się z działaniem tego wejścia w taki sposób, że automatyka by dostawała polecenie otwórz stop, zamknij stop, czyli w skrócie zaczęłaby wariować. Wykorzystujemy tutaj tylko i wyłącznie wejście otwórz, czyli dajemy do automatyki informację o otwarciu. Jeśli jest otwarta, to nic się nie stanie. Oczywiście pozostaje kwestia zamknięcia tej automatyki, zamknięcia tego przejazdu. No i tutaj najlepiej wykorzystać funkcje automatyczne, jakie oferuje centrala sterująca. Do najpopularniejszych jest zamykanie automatyczne, czyli określenie czasu, po jakim dany przejazd ma zostać zamknięty, niezależnie czy dany pojazd przejechał przez niego, czy też nie, oraz opcja zamknij po foto, która określa czas, po którym dany przejazd się zamknie, ale ten czas jest liczony od momentu przecięcia linii fotokomórek. Oczywiście tutaj zalecam używania dwóch opcji jednocześnie. Pierwsza opcja zamknij automatycznie, ustawiona na troszkę dłuższy czas, pozwoli na zamknięcie danego przejazdu, nawet jeśli pojazd przez niego nie przejechał. Na przykład może być tu czas 1 minuta. Natomiast funkcja zamknij po foto pozwoli na szybkie zamknięcie przejazdu zaraz po przejechaniu danego pojazdu, czyli po przekroczeniu linii fotokomórek. W tym wypadku mamy bardzo prostą konfigurację. Oczywiście dany przejazd najczęściej posiada dwie kamery. Jedna patrząca na wjazd, druga patrząca na wyjazd. Jeśli mamy dwie takie kamery, ich wyjścia przekaźnikowe łączymy równolegle do tego samego wejścia typu open. Wtedy automatyka wjazdowa otrzymuje informacje z obydwu kamer. Co oznacza, niezależnie z której strony uprawniony samochód podjedzie, szlaban, brama wjazdowa, brama garażowa lub inna automatyka zostanie otwarta. Jedynym problemem w takiej konfiguracji, kiedy mamy dwie kamery i pracują one autonomicznie, czyli bez użycia serwera, na przykład rejestratora, jest taki problem, że musimy tworzyć listy uprawnionych rejestracji zarówno w kamerze patrzącej na wjazd, jak i na wyjazd. Jest to troszkę uciążliwe, ponieważ musimy dwa razy wykonywać tą samą czynność. Natomiast w prostych przejazdach, gdzie numery tablic rejestracyjnych nie są często zmieniane, czyli nie jest to jakaś firma spedycyjna, gdzie codziennie dopisywane są kolejne numery tablic rejestracyjnych, jest to obiekt prywatny,
który przez wiele lat posiada dane numery rejestracyjne uprawnione. Myślę, że to nie jest problemem i jak najbardziej można takie rozwiązania stosować. Oczywiście do najważniejszych kwestii rozpoznawania tablic rejestracyjnych jest sam montaż kamer oraz prawidłowe ustawienie ekspozycji. Tutaj zwraca na to szczególnie uwagę, ponieważ tylko prawidłowy montaż oraz prawidłowe ustawienia ekspozycji gwarantują dużą skuteczność odczytu. Myślę, że na tą chwilę dużo informacji przekazałem. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie pod filmem lub wyślijcie na pytania@montersi.pl. Dziękuję. Thank you.